widziała to na bliźnie. Między innymi zostały zorganizowane w Polsce forum społeczne, w którym o czym media milczą, czyli forum złożone z rozmaitych stowarzyszeń, organizacji czy też niektórych partii politycznych, ponieważ społeczeństwo jest coraz bardziej rozczarowane do partii, właściwie wszystkie dotychczasowe partie, które rządziły, absolutnie wszystkie, rozczarowały społeczeństwo. Wobec tego to forum społeczne jest próbą zespolenia społeczeństwa w sposób pozapartyjny, po to, żeby pewne pożądane wartości wnieść do polityki i coś konstruktywnie zmienić. I właśnie pan i ja braliśmy udział w tych dyskusjach, a poza tym no, ja głoszę poglądy lewicowe, odwołując się do Kanta od urodzenia, czy tak powiem. Także współpraca i wspólne przedsięwzięcia z młodymi przedsiębiorcami też jest ważna. Już od wielu lat mieliśmy zresztą dzisiaj na Skoczku w marcu tego roku jeszcze na specjalnym wykładzie poświęconym badaniom odporności szeregowego państwa i tutaj nasze drogi zawsze są w środku wielu lat, więc mamy wspólne przedsięwzięcia. Jeszcze do danych stale zaproszenia młodych uczestników, którzy się odbywają w dyskusji. A rzeczy może to znaczy nie wręcz w moich ustach, ale od niejednego spośród działaczy, m.in. pana Iwickiego, słyszałam, że moja książka dotycząca problemów lewicowości ma znaczenie dla niektórych działaczy. Jak najbardziej jest to tak, na nasz dorobek naukowy w dziedzinie, szczególnie tej oceniającej politykę, ponieważ my jesteśmy także organizacją edukacyjną zapraszaną polityki, którzy kształcą wyrażają swoje poglądy w duchu lewicowym, no jeśli chodzi o kwestie ideologii, polityczne, tak, kwestie świata poglądowego, niezależności państwa, no to oczywiście pan profesor jest jednym z głównych, jeżeli nie mówimy o to, że pytań dla naszej organizacji. No ja bym chciał tu tylko jeszcze jedną rzecz dorzucić. Kolega powiedział oględnie, że ten ruch powstaje jako rozczarowanie do wszystkich partii. Nie umieścił tego, a w szczególności do jednej partii, która uważa się za